Ostatnie tygodnie rywalizacji w leszczyńskich igrzyskach młodzieży szkolnej obfitowały w turnieje halowej piłki nożnej. Miejskie szkoły rywalizowały w trzech turniejach, które odbyły się w hali gimnazjum nr 9 w Lesznie. W grupie podstawówek wygrała siódemka, srebro było dla dwunastki, a brąz przypadł dziewiątce. W kolejnej grupie zwycięzcami byli uczniowie gimnazjum nr 8, za nimi byli reprezentanci gimnazjum nr 9 i gimnazjum nr 7. Wśród szkół ponadgimnazjalnych najlepsi okazali się uczniowie zespołu szkół technicznych przed zespołem szkół nr 4 i trzecim liceum ogólnokształcącym. Środowiskowa hala sportowa w Rydzynie była areną rywalizacji szkół powiatowych. W podstawówkach złoto przypadło Pawłowicom, drugie miejsce mieli uczniowie ze Święciechowy, a trzecie z Drobnina. Gimnazjum z Drobnina wygrało powiatową gimnazjadę, pokonując Pawłowicę i Osieczną. Organizatorem zawodów był Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Lesznie.